Madness, much like art, is in the eye of the beholder. Nie ma szczura. O! Okej. Okay. O! Boże, Boże! Porąbane, że ja za każdym razem. Teoretycznie z każdą chwilą czuję się swobodniej tutaj. I potem jak już się czuję bezpiecznie, to dostaję takiego kopa właśnie, że mi serce staje. Przeciąg, co? Trochę bólu nie zaszkodzi. Znalazłem jakąś korbę wcześniej. Jezu. Pierdzie. Wydaje mi się, że to nasz bohater się tak darł. Krótko mówiąc, żeby pójść gdzieś dalej, trzeba zadać komuś ból. Wszystko można interpretować w określony sposób, ale też wszystko można nadinterpretować. Czasami można się doszukiwać takich związków między tym, co robimy w grze, że deweloperzy wcale nie planowali na przykład to, że żeby iść do przodu, że parcie do przodu jest bolesne, może. Wcale nikogo intencją nie było, ale czasami ludzie szukają takich... szukają historii wszędzie, zwłaszcza kiedy dzieło jest nietypowe, bo Layers of Fear to jest dzieło nietypowe. I wtedy w każdej pierdółce w każdej pierdółce szuka się opowieści. No, to co mówiłem wcześniej, że dla tego faceta najwyraźniej żona była inspiracją. I uroda była jego inspiracją, być może też w jakimś stopniu, być może w ogromnym stopniu. I kiedy ona tą urodę straciła w wyniku pożaru, zniknęła inspiracja, zniknął talent. Dlatego chciała ona za wszelką cenę naprawić, ale z drugiej strony też pojawiła się paranoja i... Ten facet jest do góry nogami. It's hopeless. I just can't take it anymore. I might as well try to paint with both of my arms broken. Gdybyście mi nie powiedzieli w komentarzach, że ten szum oznacza, że gdzieś jest tu opowieść, to bym nawet na to nie wpadł. Nie wiem czemu. Czasami nie jestem przesadnie spostrzegawczy. Ale zawsze sobie tłumaczę, że... Ej, stary, nie przejmuj się.
Przecież z drugiej strony opowiadasz historię, trudno widzieć wszystko, nie? Trzeba było włączać światła. Maria, wypuśćcie mnie stąd, zwariuję zaraz. Oh my god, na pewno coś zaraz wyskoczy. Czujecie to napięcie? Może zgaszenie światła przyniesie jakiś skutek. Pierdziele, to zbyt wiele dzisiaj. Zdecydowanie zbyt wiele. Trochę chcę już wyjść z tego pokoju. Jest winda. Czy w tym domu w ogóle była winda? Pewnie tak. Jezu, na szczęście do góry. Czy że wracam? Poprzednio jechałem gdzieś na dół. O nie, nie, nie. O nie, nie. O Jezu. O Jezu drogi. Co się dzieje? Kurde. Jasne, jednak piwnica, co? O Jezu. To jest spokój. Się przesuwa tylko. Nie otwiera. Ja pierdzielę, akurat spojrzałem w górę wtedy, kiedy... Już jestem? O, paskudne, paskudne. Puste wszystko, co? Staje się, że byłem już w tym pokoju.
Jak to było? Stary zegar szedł na strych. Już teraz nie mogę tego otworzyć. To był jakiś wierszyk. Zeżarł wszystkie myszy. I już nikt ich nie słyszy. Coś w tych, coś w tych klimatach, nie? Co to jest? Jezus, co to jest? To jest to czerwone. You know, even though you are my rival and the source of all my sorrows, you're also the only one I can still talk to. The only one who will listen. I'm not sure if it's funny or merely pathetic. Probably both. Pierwszy raz usłyszałem głos inny niż naszego bohatera. Pytanie czemu? O Jezusie drogi. Jezus Maria. Nie wiem, dopóki się nie zmierzy nasz bohater ze swoimi strachami, to... O Boże, Boże. Może nie trzeba było tam iść. Może przez to gdzieś się gubię w tym domu. Ale z drugiej strony trzeba się mierzyć, nie? Ze swoimi lękami. To jak ja w dzieciństwie chwaliłem się wiele razy, jaki byłem odważny i głupi. Bałem się ciemności kiedyś, jak każde dziecko. Strasznie bałem się piwnicy. Zawsze jak wchodziłem na klatkę schodową, to miałem wrażenie, że zaraz coś z piwnicy wyskoczy i będzie mnie goniło. I wtedy tak strasznie szybko biegłem, a mieszkaliśmy na czwartym piętrze, to w kilka sekund pokonywałem te wszystkie kondygnacje. Żeby zwalczyć ten strach, właziłem do piwnicy. I siedziałem tam tak długo, jak mogłem tylko wytrzymać. Talk to me. Why won't you talk to me? Nie znam numeru. Tyle cyferek mi tutaj się przydarzyło. O wszystkich zapomniałem. Za dużo stresów. Otwórz się, cholerna szuflado. Oj, poszło. 363. Ale sprawdzę jeszcze pozostałe miejsce. Ech. Medale. Te cholerne szczury. Na niektóre obrazy brak niekiedy słów. Nie mówiąc już o krytyce. Podstawowa znajomość tematu jest absolutną koniecznością. Jeśli ktokolwiek w ogóle odważy się podjąć ich okiełznania. Dziecięca twarz jest jednym z tego rodzaju obrazów. Sztuka ta przyciąga tysiące entuzjastów, miernoty i niedzielnych miłośników abstrakcji. W rzeczywistości wygląda jak efekt pracy niezrównoważonego człowieka, który zamknął się w piwnicy na kilka tygodni, bazgrając bez opamiętania. Pomijając okropne wykonanie, obraz wyróżnia się ohydnym...
Jakie to, proszę państwa, opinie na temat obrazu? No dobra, ile to mieliśmy? 363. Okej, w porządku. Co do diabła? Tak jakby za tą ścianą, nie? No, zdecydowanie gdzieś tam. O Jezu. I stąd ci zawąd podnosi głowę do góry. Gdzie to dzwoni? Może nie muszę tego wiedzieć. Może znajdę to kiedy indziej, przy innej okazji, z innego powodu. Nie. Zbliżam się, co? A może nie? Nawet. To jest jakieś... Ciężko się zorientować, gdzie jestem i... Może nie ma co tu stać, może... Chyba nie znalazłem czegoś, co jest cholernie ważne tam, co? A może tak to jest? Może to nieustanne łażenie w kółko ma jakiś sens? Ma coś uświadomić naszemu bohaterowi? A może nie? Może będę tak chodził bez końca? Znowu to samo. Niby wszystko ok, ale... Sprawdzę to bardzo dokładnie. Tutaj nic. Masa dokumentów, ale nic, co by mogło nam się do czegoś przydać. Książki. Szuflady, których otworzyć nie można. Coś.
pod stołem. Zobaczę to samo, co przed chwilą, co? Tu nic ciekawego. Nie wydaje mi się, bym mógł zrobić cokolwiek tutaj. Przynajmniej nic nie widzę na pierwszy rzut oka. Może szukam odpowiedzi tam, gdzie jej nie ma. Może powinienem przestać łazić w kółko. Ale chyba nie mam wyboru. Czy coś tu się zmienia? Znowu ten sam pokój. Obiecałem. To musi być jakaś wskazówka. Przecież nie można tak chodzić bez końca. Jest ta szafa. 853, rany boskie. Zauważyliście to? Więc to ja strąciłem tą szafę. Co tam jest? 354? 364? Trzy, pięć, cztery? 364? Gdzie to 3354? 354? Olera, nie widzę w razie. It solves nothing. It never has. It never will. Alkohol? O co chodzi? Jasne, gwint. 354. Czy ten telefon tutaj ma sens teraz? Ma. 3. 5. 4. Czyżbym miał wylądować dokładnie w tym samym miejscu? Nie, nie. Coś się zmieniło. To jest ten sam pokój, co?
się coś zmieniło. Koperta rozerwana. Może gdzieś tu list leży, co? To wygląda jak list. Rany boskie. Te szuflady. Nie. To nie może być to. I needed something to add the, how should I put it, final touches. A finger. I needed a finger. Chopped it off, easier than sawing a leg. Washed it, dried it in an oven. Fell asleep, almost burned it. Will I manage to pull this off? Facet sobie nogę odrąbał chyba najpierw. Skoro poszło lepiej niż... Chociaż cholera wie. Nogę być może stracił na wojnie. To, że musieli mu ją odciąć, może musiał sobie sam ją odciąć. To jest zupełnie inna historia, nie? Coś tu się pozmieniało? Na pewno, ale... Już nie pamiętam co dokładnie. Maluj. No to jest kobieta, nie? Nienawidziłam cię. Nawet teraz musisz się czuć zagubiony, osamotniony, bezradny. W końcu zdałem sobie sprawę, zawsze będziesz kluczowym elementem. Wciąż istnieje sposób. Dokończ go. Cholera, dokąd nas ta historia doprowadzi? Mamy kolejny element układanki i ostatni do znalezienia. No cóż, moi drodzy, pozdrawiam was bardzo serdecznie i trzymajcie się. Hej, hej.